Dzisiaj w ogóle jak weszliśmy na, na tą dużą scenę, przyznam, że ostatni raz stałem na niej 6 lat temu w 2011 roku i dzisiaj wszedłem na nią i ku mojemu, że tak powiem, tak, tak mile się zaskoczyłem, bo ta scena się okazała sporo mniejsza niż myślałem. Jednak przez tych kilka lat um, zagraliśmy sporo koncertów na, na, na różnych scenach i, i okazuje się, że. Że, że tak jak zapamiętałem tę scenę z 2011 roku, jako właśnie strasznie ogromną i potężną, czułem się strasznie samotnie wtedy. To było chyba pierwszy raz w życiu takie, takie doznanie sceniczne dla mnie. To tak dzisiaj wszedłem i się okazało: Wow, nie jest tak źle, jest tak w sumie całkiem, całkiem przyjemnie. Nie ma wrażenia takiej, takiego osamotnienia. Także trema, trema była, dopóki w zasadzie na tej scenie nie, nie, nie stanęliśmy. Dzisiaj myślę, że za każdego mogę się tutaj wypowiedzieć. I rzeczywiście po, po sam jesteśmy bardzo bardzo pozytywnie nastawieni. No dokładnie właśnie to chciałbym też właśnie powiedzieć, że w zasadzie stresowałem się. Y od czasu jak okazało się, że wygraliśmy złotego bączka, to od tego momentu stresowałem się w zasadzie do dzisiaj, do dzisiejszej próby, bo to jest dla nas szczególny moment ten występ tutaj na, na Woodstocku i kurde, właśnie się obawiałem tego, o czym mówił mój brat, że, że będzie jakby taka uczucie takiej właśnie ogromu tej sceny i tej samotności i że coś nie będzie do końca dobrze brzmiało. Ale po tej próbie jestem bardzo spokojny i już jestem pewny, że wszystko pójdzie po naszej myśli, na pewno. Już teraz, tak? Y Okej, okay, dobra. Siemanko, koziomeczki tutaj zespół Materia, Tadeusz uh, uh, i Michał z tej uh, uh. strony. Pozdrawiamy wszystkich widzów Kręcioła TV i zapraszamy na przystanek Woodstock, bo jest tu bardzo pięknie. Pozdro, hej!